wspaniały dzień i nie do wiary, że minęło 40 lat, bo jak dziś pamiętam wejście moje na budowę w 83 roku wiosną, kiedy dostałam zadanie, żeby przygotować placówkę do otwarcia na 1 września. To była rzeczywiście niesamowita historia, czyli była szkoła w budowie. Jeszcze nie miała ani nazwy, ani numeru, ani niczego. Także dzisiaj to rzeczywiście były piękne wspomnienia. Cieszy mnie jedno. Szkoła ciągle stoi, ciągle 22 tysiące metrów kwadratowych dobrze funkcjonuje, daje dużo radości dzieciakom, nawet tym po 40 latach to przecież są kolejne pokolenia, a jednak te dzieciaki ciągle cenią sobie tę szkołę i ciągle ona dla nich jeszcze jest tak troszkę nowoczesna. Basen funkcjonuje, wszystkie inne rzeczy funkcjonują, to znaczy, że nie jest źle. Myślę, że niezwykłe jest to, że potrafimy łączyć przeszłość z teraźniejszością, że czerpiemy wszystko co było dobre, tak? Że potrafimy kultywować piękne tradycje naszej szkoły, ale też i cały czas się rozwijamy, tak? Nie zapominamy o tym, co było, ale też i staramy się wybiegać w XXI czy nawet w XXII wiek i staramy się naszym uczniom stworzyć naprawdę wspaniałe warunki rozwoju, żeby się rozwijali wszechstronnie i sportowo, i muzycznie, i artystycznie. Dbamy też o uczniów, którzy przychodzą do nas z różnymi deficytami. I to też jest taka wartość dodana, bo pokazujemy, że wszyscy możemy razem żyć w jednym społeczeństwie, w jednej szkole. Rządzenie dużą szkołą to jest rządzenie ogromnym przedsiębiorstwem. Tak? My mamy ponad 130 nauczycieli, 60 pracowników obsługi. Dograć to wszystko, spiąć, no to wymaga rzeczywiście niezwykłej sztuki, tak powiem nieskromnie. Natomiast mam zespół wspaniałych ludzi, z którymi pracuję, z którymi tworzymy razem tą szkołę. Sympatycznie, 40 lat temu uczyłem się również w tej szkole, więc dla mnie wzruszająca chwila, jakby na to nie patrzeć, chociaż rzeczywiście to świadomość mijającego czasu. Wtedy to była super nowoczesna szkoła, jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Dzisiaj trochę się zmieniło, ale to dalej to samo ciepłe, serdeczne miejsce, w którym można biegać, latać, tyle tu miejsca, że można robić dosłownie wszystko. Miło to wspominam i myślę, że z okazji tego 40-lecia życzę takiej samej dobrej atmosfery, jak wtedy przez te 8 lat, które tu spędziłem, dla obecnych uczniów, dla nauczycieli, dla całej kadry, która zarządza tą szkołą. Wszystkiego dobrego.